Już dostałam informację, że się nagrywamy. Porządku. To, za co ja sobie bardzo cenię tą aplikację, to, że daje możliwość współpracy. To ja nawet zachęcałabym panie, żeby dzieciaki nie pracowały pojedynczo nad projektami. Otwarta lub nawet w trójkach. Prosty program z piłeczkami, to jeżeli dzieci chcą, żeby tymi piłeczkami, nie wiem, nie były czerwone piłki, ale na przykład planety, które można pobrać w galerii, niech tak będzie. Jeżeli chcą dodać głos, którego my w projekcie nie mamy, niech tak zrobię. Dzięki temu te projekty będą różne, no i pozwolą dzieciakom lepiej się rozwijać. Tempo pracy oczywiście też możliwe. Są dzieci, które wolniej pracują, są takie, które co zrobić, żeby nasz duszek przemówił? Co zrobić, żeby się przemieścił z punktu A z punktu B? Niech dzieciaki same na to wpadną, a nie dostaną od nas konkretnego przepisu na to, jak to zrobić. No, mówić, że to oczywiście nauka programowania przez zabawę, rozwój kreatywności, czyli właśnie wydanie wolnej ręki. Naszym dzieciakom. Na pewno daje możliwość realizacji podstawy programowej i treści w niej zawartych, ponieważ tutaj też bym zachęcała do tego, żeby projekty, które będziecie nie robić z dzieciakami.
O, czy mnie teraz słychać? Słychać mnie teraz? Okej. Ja nie będę włączała tak. Już dodatkowo nie obciążać internetu. Natomiast myślę, że mój głos wystarczy. Dobra, super. Czy moją prezentację, tą króciutką, słyszałyście panie, czy nikt z tego, że tak powiem, nie dotarło? Czyli prezentacji nie było, a tu pani Beata mówi, że była, czyli u jednych pani była, u innych nic nie dotarło. No dobra. To w takim razie może ja jeszcze raz tak szybciutko, króciutko, skrótowo przeszło. Czy teraz widzę prezentację? A głos mój słychać? Dobra. To w takim razie może tylko ten jeden slajd, bo on tak naprawdę jest tutaj najważniejszy i przyda nam się później do pracy z aplikacją. Aplikacja Scratch Junior, czyli takie programowanie przypadków. To, co jest fajne, to to, że te bloczki są obrazkowe, czyli nie wymagają znajomości liter i umiejętności czytania, więc tak naprawdę możemy z tą aplikacją pracować no, od najmłodszych klas. Nawet sześciolatki dają radę z programowaniem w Scratchu Juniorze. Pierwsza grupa bloczków, bloczki, które pomagają nam wystartować program. Zielona flaga, czyli po naciśnięciu zielonej flagi startuje. Drugi bloczek po dotknięciu jakiegoś duszka program będzie mógł działać. Kolejny bloczek, kiedy w naszym programie zetkną się, wtedy coś się zadzieje. I ostatnie dwa bloczki, koperta otwarta i koperta zamknięta, wysyłanie i odbieranie wiadomości. Grupa bloczków niebieskich pozwala nam na poruszanie naszymi duszkami. Duszki mogą się poruszać w górę, w dół, w prawo lub w lewo. Nie mogą poruszać się po skosie. Mogą się również obracać i mogą podskakiwać. Kolejna grupa bloczków, czyli te bloczki fioletowe, różowe, to bloczki, które zmieniają wygląd naszych duszków. Duszki możemy powiększać i pomniejszać. To przydaje się szczególnie wtedy, kiedy nasi uczniowie rysują duszki samodzielnie, ponieważ wiadomo, że łatwiej rysuje się większe elementy, które można sobie później w programie dowolnie pomniejszyć, a one nie tracą na jakości. Możemy całkowicie zniknąć naszego duszka i możemy dodać tekst w formie takiej chmurki komiksowej. Bloczki zielone umożliwiają nam dodanie dźwięku do naszych duszków. Dźwięk może być z galerii, jakaś muzyka. No, tutaj słyszę, że znowu mnie nie słychać. No, ja mam tutaj informację, że powinnam być słyszalna, bo mikrofon działa. A teraz? Jest OK? Panie Lidziu, słychać mnie? O, pani Małgosia mnie słyszy. O, pani Agata też mnie słyszy. O, i pani Ania mnie słyszy. Cudownie. Cieszę się bardzo. Ja jak duch słychać, a nie. Dobrze, to lecę dalej. Bloczki zielone, mikrofon, który pozwala nagrywać dodatkowy, dowolny tekst, tak? To może być tekst zagadki, ale może być też jakiś komunikat. Bloczki żółte na żółtym polu
to bloczki sterowania i ostatnia grupa bloczków to bloczki, które pozwalają nam zakończyć nasz program, taka kropka na końcu zdania. Pierwszy bloczek po prostu kończymy program, ostatni zapętlamy i środkowy, przepraszam, zapętlamy i ostatni, który przenosi nas do kolejnego slajdu. Jeśli Panie teraz pozwolą, to ja zakończę prezentację i spróbuję Panią ekran, bo chciałabym, żebyśmy teraz zaczęły już sobie takie praktyczne działania. Mam nadzieję, że są Panie przygotowane i macie przy sobie tablety. Są urządzenia mobilne pod ręką. Ja już tutaj przełączam się w udostępnianie ekranu. Mam nadzieję, że za chwilkę Panie zobaczą pole Starego Scratcha Juniora. Proszę tylko o informację, czy widzicie Panie Scratcha na swoich komputerach? A, super. Słychać mnie? A, wreszcie wszystko działa. Super, super, super. Bardzo się cieszę. A w ogóle to chciałam wszystkim Panią złożyć życzenia z okazji Dnia Mamy. Nie wiem, czy są tutaj z nami dzisiaj mamy. Ja jestem mamą, a uprzedzam, żeby tutaj wpadło, usłyszelibyście Panie taki głos, co dzisiaj na obiad, to znaczy, że to moje osobiste dzieci nie straciły nadziei, że ten obiad dzisiaj ktoś im poda. Także gdyby taki przerywnik tam zasadł. No dobrze, no to uruchamiamy w takim razie naszego Scratcha Juniora. Domek, bardzo proszę, żeby Panie zrobiły to samo. I wybieramy oczywiście pusty projekt, czyli karteczka ze znaczkiem plus. Czy udało się? Są Panie w swoich aplikacjach? Czy poczekać jeszcze chwilkę? Tak, tu Pani Krysia, tak, Pani Agatka, tak, super. Super. Będziemy likwidować, bo dzisiaj będzie projekt bez kota, także klikamy sobie na kotka przytrzymujemy w sposób. Pierwszy chciałam dzisiaj zaproponować, no będzie związane oczywiście z Dniem Mamy, no bo skoro nasze święto, to dlaczego nie? I pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zrobić taki projekcik bardzo, bardzo prościutki, w którym będzie bardzo mało animowanych duszków, czyli praktycznie dami nie będą nam w tym projekcie, natomiast pozwolą naszym dzieciakom opanować umiejętność korzystania z grafiki, jaką daje Scratch Junior, czyli tworzenia własnych duszków. Projekt nazwałam Bukiet dla Mamy i zabawa polega na tym, że tworzymy duszki, kwiaty,
które następnie umieścimy w wazonie. Aby to zrobić, musicie przygotować nasze kwiaty do wazonu, do bukietu. Wybieramy sobie pole z duszkiem, klikamy, ale uwaga, nie będziemy wybierać z galerii duszków, tylko wybierzemy pusty ekran i pędzelek. Jeżeli już to mamy, no to oczywiście możemy narysować kwiatki. Tutaj warto pamiętać, że mamy duszki, które przepraszam, mamy bloczki, które zmniejszają nasze duszki. W związku z tym ten nasz kwiatek nie musi być wcale maleńki, tak jak sobie wyobrażamy, że będzie musiał się zmieścić w wazonie, tylko możemy sobie narysować normalnie dużego kwiatka, co wiadomo jest dużo łatwiejsze. O, ja tu sobie narysuję kwiatuszka. Korzystamy z linii po lewej stronie podświetlona na żółto. Możemy sobie oczywiście zmieniać grubość, jak widzicie panie też po lewej stronie. Na dole wybieramy kolor. Aby wypełnić kolor naszego listka, wybieramy w prawym dolnym rogu bloczek z farbką. U mnie na ekranie w tej chwili jest podświetlony na żółto. Klikamy kolor farbki i po jednym kliknięciu nasz listek zapełni się kolorem. Kwiatka możemy narysować przy pomocy tutaj linii, ale możemy też wykorzystać kreskę, która od razu bierze nam w górę. Ta pozwala utworzyć nam kółeczko. O. I możemy też zapełnić farbką. Ale jeżeli chciałyby panie zrobić coś takiego bardziej, nazwijmy to, z efektem wow. Ja niestety tego nie mogę zrobić tu w emulatorze Scratcha na komputerze, natomiast panie na pewno mogą to zrobić na tabletach. A mianowicie to kółeczko, ten środek kwiatka można wypełnić nie tylko kółką, tak jak ja to zrobiłam, ale można też wstawić w środek zdjęcie swojej twarzy, czyli dzieci mogą wstawić zdjęcie twarzy no swojej, czyli dziecka, tak? To będzie na pewno dodatkową atrakcją. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć na kółeczko i wybrać aparat fotograficzny. Ja tak jak mówię, tutaj na moim emulatorze to niestety nie działa, natomiast paniom na pewno się na tabletach. Spróbujcie może. Jestem ciekawa, czy którejś z pań uda się zrobić kwiatka z twarzą, czyli korzystając z funkcji aparatu fotograficznego. Jeżeli którejś pani się uda, to proszę o informację, a ja tutaj dalej będę pracować nad moim kwiatkiem. Tak, prawie się udało, tu pani Beatka pisze, ale udało się z tym zdjęciem? Czy udało się zrobić kwiatka? Mój pierwszy kwiatek do wazonu jest gotowy. No oczywiście jest on dla mnie troszkę za duży, w związku z czym wybieram bloczki z grupy fioletowej, czyli te, które pozwalają zmniejszyć wygląd. Trzeci duszek, kiedy przeciągnę go tutaj na pasek działań, po klikaniu powoduje, że mój kwiatek się zmniejszył. Wyrzucam z powrotem na fioletowy pasek,
Przesuwam sobie tutaj kwiatka i pierwszy kwiatek do wazonu gotowy. Mogę wybrać drugiego duszka. Oczywiście panie wybierać z galerii kwiatków, które z galerii, które tutaj są dostępne. I tutaj parę kwiatuszków. O, na przykład jest piękny tulipan, którego możemy wybrać w takiej wersji, w jakiej jest on dostępny w galerii, ale możemy również skorzystać. A, brawo pani Beato. Tu pani Agace nie bardzo wyszło. Proszę tylko informację, co nie wyszło, to zaraz spróbujemy temu zaradzić. Tu też możemy oczywiście zmieniać kolor naszego tulipana, jeżeli nam się nie do końca podoba w takiej wersji kolorystycznej, w jakiej jest. Mogą panie dowolnie sobie zmieniać kolory przy pomocy tutaj pola z farbką. I po zatwierdzeniu mamy tulipanka. Jak widzicie, tutaj z kolei mój tulipan jest zdecydowanie za mały. W związku z tym wybieram drugi bloczek z grupy fioletowej. Klikam sobie raz, a może jeszcze raz. W momencie, kiedy osiągnę wybraną przeze mnie wielkość, odkładam bloczek na fioletowy pasek. Mam już dwa kwiaty do wazonu. Można przy okazji przemycić dzieciom informację, że no kulturalnie jest, jeżeli dajemy w prezencie nieparzystą liczbę kwiatów. W bukiecie na pewno nie mogą się znaleźć dwa kwiaty. Może się znaleźć jeden, trzy, pięć, siedem i tak dalej, i tak dalej. Więc dodatkowa lekcja wychowawcza. No i tutaj również możliwość indywidualizacji pracy. Ponieważ no, część dzieciaków, która lepiej ogarnia program, pewnie tych kwiatów zrobi bardzo dużo, a dzieci, które sobie troszeczkę gorzej radzą, zrobią tych kwiatów mniej, co nie znaczy, że ich bukiet będzie mniej atrakcyjny. Warto tylko zwrócić uwagę dzieci na to, że jeden duszek to jeden kwiatek, żeby nie było sytuacji, że dzieci uruchomią jednego duszka. Zaczną malować kwiatek, ale jakby w ramach tego jednego kwiatka narysują cały gotowy bukiet, bo to nie o to chodzi. Dobrze, ja już kończę. Myślę, że w moim bukiecie będą trzy kwiaty. Jak tam panią idzie? Nieźle, ha, super, cieszę się. Jakby się zdjęcia tych waszych bukietów, to wdzięczna. Chętnie bym zobaczyła, jak wyglądają. Można się pobawić, takie bardziej już szczegóły. Możemy też wykorzystać trójkąciki. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, zawsze możemy przy pomocy tutaj strzałeczki w lewym górnym rogu cofnąć ostatnią czynność. To też warto o tym pamiętać, bo dzieci są, przeżywają, że proszę pani, a mi tu nie wyszło i co teraz zrobić. Przy właśnie tutaj pracy w grafice jest fajne to, że w każdym momencie możemy sobie cofnąć czynności przez nas wykonane, więc nawet jak coś nam nie wyjdzie, to możemy sobie to szybciutko poprawić. Jakiś fantazyjny ten mój kwiatek będzie. To jest właśnie ta kreatywność rozwijana w sklepczu, która umożliwia naprawdę tworzenie różnych fantastycznych rzeczy.
A proszę mi wierzyć, wyobraźnia dzieciaków na pewno tutaj zadziała i podpowie fajne rozwiązania. Ok. Mój trzeci kwiatek już prawie gotowy. Cyk. O, myślę, że może być. Ok. Też troszeczkę jest chyba za duży. W związku z czym odrobinkę go pomniejszę. W porządku. No, mam już trzy kwiaty. O, tu pani Krysia już robi drugiego. Jak tam pani Agato? Pani Agata pisze, że nieźle. Pani Edyta już zrobiła, pani Beata też, super. Kiedy kwiaty są zrobione, to bierzemy się za robienie wazonu, czyli kolejny duszek. Puste pole, pędzelek. Linia, która umożliwia rysowanie. I tutaj też warto pamiętać, że ten wazon może być naprawdę duży, bo w razie gdyby był wielki, to my go sobie później dowolnie obniżymy. Zmniejszymy, przepraszam. Dobra. Wzorki. Proszę pamiętać, że możemy sobie zmieniać grubość linii. No, ja muszę tutaj na tym emulatorze korzystać z myszki. Myślę, że rysy przy pomocy paluszka jest jednak wygodniejsze, zwłaszcza, że ręce mają mniejsze niż my, więc na pewno nie sprawi im to większego kłopotu. Ok. I tu może jeszcze trochę go ożywimy, żeby nie był taki strasznie smutny. Możemy na przykład tutaj też przemycić, tak sobie pomyślałam, taką wiedzę dotyczącą plastyki, czyli na przykład postawić warunek, że wazon ma się, ma, że do wykonania wazonu możemy na przykład tylko wykorzystać barwy ciepłe albo barwy zimne, albo barwy kontrastujące ze sobą. Więc tutaj dodatkowa jeszcze wartość może być dobra. I zatwierdzam. Mam wazon. I mam kwiat. A! O mały włos bym go zlikwidowała. I teraz jak zrobić bukiet? Najpierw muszę ułożyć kwiaty tak, jak chcę, żeby one znalazły się w moim wazonie. A na koniec kładę wazon tak, żeby przykryć łodyżki. I projekt gotowy. Możemy oczywiście zaproponować dzieciom zrobienie tła. Tło również możemy narysować lub wypełnić jakimś zdjęciem, tak? Tutaj znowu wybieramy puste tło, wybieramy pędzelek. No i teraz możemy na przykład sfotografować jakieś miejsce, czy w pokoju, czy w sali lekcji, czyli gotowy na przykład stół czy ławeczkę, czy nawet stół pięknie na wcześniej przez dzieci. Możemy po prostu wybrać wiaderko i ustalić sobie, tutaj zalać całe tło wybranym kolorem, zaakceptować. No i wtedy nasz wazonik znajdzie się już na gotowym tle. Tło możemy oczywiście w dowolny sposób tutaj jeszcze poozdabiać. Tak sobie pomyślałam, że skoro to dzień mamy, to może jeszcze byśmy tutaj
dołożyli jakieś serduszka. Proszę, i tu pędzelek. Ciach. A! Znam się, dobrze, cofam. Tu serduszko. Wiaderko. Cyk. Może jeszcze jedno. Cyk. Cyk. I cyk. Mamy oczywiście parka. Zamalowujemy nasze serduszka. Zatwierdzam. O! No to piękna laurka dla mamy. Możemy oczywiście zaproponować dzieciakom, kiedy już każda grupa skończy swój projekt, zamianę tabletami. Tak, żeby mogły sobie na zmianę budować bukiety z kwiatów stworzonych przez siebie nawzajem. Proszę mi dać znać, jak panie skończą swoje projekty. Jak będą panie gotowe, żeby zacząć kolejne działania, to też proszę o informację na czacie. To zaczniemy sobie kolejne zadanko. Na każdy bukiet jest piękny, pani Agato. Na pewno wyszedł ładny. A proszę mi wierzyć, dzieciakom to już w ogóle, ja jak obserwuję ich trzecioklasistów, a wcześniej drugoklasistów, to ja nie chcę mi się wierzyć, co one tymi swoimi małymi paluszkami potrafią na ekranie wyrysować. Także bardzo gratuluję pani Agato bukietu. Ale kto nam da kwiaty, jak sobie same tych kwiatów nie damy? No to czekam jeszcze na znak on. Praca nad bytem i kwiatami. Myślę, że taki projekt może ze szkoły, znaczy po tym, po wolnym weekendzie jeszcze wszyscy będą w chacie, myślę, dnia mamy, także spokojnie w poniedziałek albo we wtorek można taki prosty projekt, myślę, z dzieciakami zrobić. Starsze dzieci możemy też zachęcić, żeby później napisały na przykład kilka zdań na temat swojej pracy, opisały bukiet. Młodsze dzieci mogą na przykład napisać jedno zdanie, bądź napisać, nie wiem, w kolejności alfabetycznej
nazwy kwiatów, które wykorzystały do swojego bukietu. Mogą na przykład nazwać swoje kwiaty, no bo wiadomo, że już są to kwiaty narysowane według pomysłu dzieci, to są to kwiaty, które tak naprawdę nie istnieją, więc tutaj dzieciaki mogą same wymyślić sobie nazwy dla tych kwiatów, więc tutaj też taki pomysł na wykazanie się kreatywnością i pomysłowością. Jak tam Pani Beatko, Pani Krysiu, czy tu Panią Alinkę widzę na czacie. Jeżeli mogę w czymś pomóc, jeżeli trzeba coś powtórzyć, to bardzo proszę tutaj o informację. To zaraz powiem i pomogę. A, brawo, brawo. Super. No jeszcze poczekamy na pozostałe panie i zrobimy może wtedy coś na, bo skoro już mamy zostaną dopieszczone kwiatami w wazonie, no to fajnie by było, żeby dzieciaki też coś dostały na swoje święto, które już niedługo. Jak tam Pani Alina? Jeszcze Pani, a Pani Edytka już tam widziałam, że wcześniej pisała, że zrobiła. A Pani Ela? Super, brawo Pani Bato. Pierwszy raz zawsze najgorsze, ale pierwsze koty za płoty. Potem to już z górki. Myślę, że właśnie fajnie na początek pokazać dzieciakom możliwości graficzne, bo później będą już sobie mogły je wykorzystywać przy kolejnych projektach, żeby nie korzystać tylko i wyłącznie z galerii gotowych tuszków, bo często mamy pomysł na jakiś projekt, a tutaj pojawia się problem, że na przykład jakiegoś, który chcielibyśmy wykorzystać, nie ma w galerii. Więc jak dzieciaki już będą wiedzieć, że mogą sobie takiego duszka same stworzyć, to na pewno będzie im dużo łatwiej i nawet nie będą tutaj absorbować uwagi pań, że a, że nie ma czegoś, co potrzebują, tylko sobie same szybciutko to stworzą bez naszego udziału i bez naszej pomocy. Jeszcze poczekamy na znak od pani Alinki. I pani Eli. Czy się udało? A czy któraś z pań próbowała wstawić zdjęcie? Tak jak mówiłam, w sensie środek kwiatka? Udało się może?
To może proszę już o informację, czy są Panie gotowe na drugi projekt? Czy dalej chcą Panie jeszcze dopieszczać swoje bukiety, czy idziemy dalej? A, cieszę się, że się spodobał. Tak mnie właśnie parę dni temu dopadło natchnienie. Dobra, Pani Alinka mówi, że dalej. Pani Batko, możemy iść dalej. Pani Krysiu, Pani Agatko. Dobra, super. Projekt możemy sobie zapisać klikając na tutaj taki w rogu prawym żółte pole. I wtedy on nam się powinien. Pojawi się taka ramka z nazwą projektu. Możemy sobie klikając zlikwidować ten napis projekt 2, nazwać go bukiet. Zapisujemy, potwierdzając znaczek i nasz projekt jest już zapisany. Aby wyjść z projektu, klikamy domek. No i znajdujemy się ponownie w galerii wykonanych przez nas projektów. O, tutaj pani Krysia pisze, że się nie udało wstawić zdjęcia. Mam nadzieję, że jak potem pani jeszcze popróbuje, to się uda. Klikamy pusty projekt. Dziękujemy kotu za współpracę, czyli już proszę zlikwidować kota. I projekt, który sobie teraz tworzymy, nazywa się Mój wymarzony prezent. I będzie to taki prościutki też projekt, który myślę bez problemu dzieci wykonają, a mianowicie będziemy potrzebować pudełka, które. O, tu pani Krysiu, jak zawiesił się tablet, to proszę go wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Ja tutaj poczekam chwilę. Proszę dać znać, czy już działa. No niestety czasami tak się zdarza, że aplikacja zawiesza urządzenie. Wtedy trzeba go całkowicie wyłączyć, włączyć aplikację na nowo. Proszę dać znać pani Krysiu, jak będzie pani gotowa, jak tablet będzie działał. Jeszcze chwilkę poczekamy, a ja w międzyczasie może poopowiadam o projekcie. Projekt, czyli taki prezent, z którego wyskoczy wymarzony podarek, prezent, o którym nasze dziecko marzy. Aby to zrobić, to musimy stworzyć trzy duszki. Czy mają Panie pomysł, jakie to będą duszki? Dlaczego te duszki muszą być trzy, a nie na przykład dwa, w sensie znaczy pudełko i ten prezent. Dlaczego muszą być trzy duszki? O, dobra, pani Krysia gotowa. Mają panie pomysł, dlaczego ja nie dwa, w sensie pudełko i prezent, co będzie tym trzecim duszkiem? No dobra, skoro pomysłów brak, to wstążka. Wstążka też, ale wstążka będzie elementem duszka, natomiast tym trzecim duszkiem będzie pokrywka od pudełka, która będzie nam się podnosić, dzięki czemu nasz prezent się otworzy i będzie mogła z niego wyskoczyć, co sobie marzy, tak? To już możemy zaproponować
uczniom, żeby sobie sami wstawili do tego prezentu to, o czym marzą. No dobra, no to w takim razie słuchajcie, panie, gramy znowu pole z dodaniem duszka, pole puste, no i pędzelek. No i co, rysujemy pudełko. Najprościej jest zrobić to używając tutaj linii w formie kwadratu. Tutaj warto dzieciom zwrócić uwagę, że nie będziemy rysować kwadratu tak, jak one są przyzwyczajone, czyli po linii, tylko tak, jakbyśmy rysowali linię, a następnie przeciągamy myszkę w jedną stronę. Proszę zobaczyć, uda się paniom zrobić taki kwadrat przy pomocy tutaj tej linii do tworzenia kwadratów. Można oczywiście też ręcznie narysować, ale myślę, że dzieciom łatwiej będzie skorzystać z tej opcji, którą pokazałam, bo wtedy faktycznie ten kwadrat, ta paczka będzie równiuteńka. Jak już paczkę mamy gotową, to oczywiście wypełniamy ją dowolnym kolorem farbki. A, pani Beata, udało się, super. Mój prezent będzie granatowy. Ostatnio mam jakąś małą fiksację na punkcie tego koloru. Oczywiście musi być wstążka, o której pani Krysia mówiła, więc tutaj sobie wybiorę czerwony kolor linii. O, pani Krysia też ma, super. No i rysuję tutaj rzeczoną wstążkę, żeby ten nasz prezent był piękny. O, dobra. Prezent, ja już pudełko mam na prezent. Mam nadzieję, że panią też się udało. Jeżeli prezent, pudełeczko jest gotowy, to oczywiście zatwierdzamy. Jeżeli chcemy, żeby był większy, mocy bloczku tutaj do powiększania, możemy sobie troszeczkę powiększyć i ustawić tutaj w dowolnym miejscu. Może jeszcze go troszeczkę powiększę. O, a co? Nie będę dzieciom tu żałować. Dobra. Jeżeli macie już, panie, zrobionego duszka, czyli nasze pudełko, to potrzebna jeszcze będzie pokrywka. Czyli znowu wybieramy pole do tworzenia duszków, biały obszar, pędzelek. I znowu przy pomocy tego naszej kreski do tworzenia kwadratów, pokrywkę, no tylko że ona będzie oczywiście już prostokątna, a nie w formie kwadratu. Proszę się nie martwić wielkością, że ona nie do końca będzie pasować do naszego pudełka, bo wielkość później sobie dopasujemy już przy pomocy bloczka, który albo nam odpowiednio zwiększy pokrywkę, albo mniej, zmniejszy. No i ponieważ moje pudełko było granatowe, to tutaj również wypełnię granatowym kolorem. No i żeby prezent był śliczny, to oczywiście rzeczona kokarda, o której już wcześniej była mowa. Ja uwielbiam, jak dzieci rysują, bo wszystkie mają wysunięte języki na wierzch. Ja też teraz, jak rysuję, to złapałam się na tym, że wysunęłam język. Panie też tak wysuwacie? Kardeczka. Ha. Jest. Dobra. Proszę dać znać, czy macie panie już pudełko i pokrywkę do waszego pudełka.
Jak tam panią idzie? Pełne skupienie, wszystkie panie tworzą. Nie, Krysiu, tablet działa, nie zawiesza się. Tak, super. Mam nadzieję, że macie już panie plasko kartkami. Ja tutaj swoją pokrywkę zapiszę. O, proszę, pani Krysia już ma, super. No, zapisz się, ok. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłam. Jak widzicie, panie, moja pokrywka jest zdecydowanie za mała do pudełka. Więc żeby wszystko elegancko wyglądało, to ściągam na pasek działań, bloczek, który pozwala mi powiększyć moją pokrywkę, mojego duszka. No i klikam tyle razy, aż o, będzie miał odpowiednią wielkość. No teraz uważam, że jest, pokrywka może być ciut większa przecież niż prezent. O, idealnie przylega, dobra. No to duszka wyrzucam. Kokardka tragiczna. O, dzieci na pewno kokardkę wymalują tak, że będziemy zachwyceni ich dziełem, bo dzieciaki faktycznie potrafią tymi paluszkami niesamowite rzeczy robić. No przy okazji fajne ćwiczenie manualne. Dobrze. No to teraz będziemy chcieli zrobić tak, aby pod krywkę. O, brawo, pani Małgosia Trzma, super. Jest moc. Dzień prezentowy. Wszyscy zostaną obdarowani. I mali, i duzi. O, jest zrobione. Brawo, pani Bato. No dobrze, to w takim razie podświetlamy sobą i z kokardą. I klikamy na grupę żółtych bloczków. No i właśnie, jeżeli chcemy, żeby pokrywka podniosła nam się, kiedy dotkniemy ją palcem, to wybieramy oczywiście, i myślę, że to jest najfajniejsze rozwiązanie, bo dla dzieciaków jest taką frajdą, że dotknąłem pokrywkę i ona się podnosi, prawda? To będzie taki fajniejszy efekt wow, niż gdybyśmy skorzystali z boczka zieloną flagą.
bo to by dotyczyło, że pokrywka się podnosi, a fajniejsze jest jednak, kiedy ona się podniesie po dotknięciu. Czyli jak dotknę pokrywkę, to ona powinna się podnieść, czyli pójść do góry. Czyli wybieram dotknięciu, pokrywka idzie do góry. Tu jest jedyneczka, więc ona się podniesie nam minimalnie. Jeżeli coś ma nam się wysunąć z tego prezentu, no to do. Żeby było, żeby jednak ta pokrywka podniosła się trochę wyżej. W prawym dolnym rogu pojawi nam się klawa z liczbami i ja tutaj proponuję wybrać czwóreczkę. Myślę, że to będzie taka odpowiednia wysokość, na którą podniesie nam się ta pokrywka. Możemy to też sprawdzić klikając na górze, macie Panie pole białe z karateczką. Jak klikniecie je, to wtedy zobaczycie, że Wasz cały ekran zmieni się w kratki i łatwo sobie policzyć wtedy, o ile nam się ta pokrywka podniesie, te cztery pola, no, na wysokość. No i oczywiście na końcu zdania kropeczka, czyli zamykamy nasz skrypt, tak? Czyli jeszcze raz, pokrywka. Jak dotknę, ona się podniesie i tyle. Sprawdźmy, czy działa. Po dotknięciu, czyli działa. Cofam. Zamykam mój prezent. A, u Pani Małgosi jest super. No i kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to wybrać coś na prezent. Więc klikamy znowu pole z duszkiem. Ja tutaj myślę, że wybiorę prezent już z galerii. Nie będę bawić się w rysowanie, ale jeżeli Panie chcą narysować jakiś prezent, o którym myślicie, że dziecko może marzyć, to jak najbardziej. Ja myślę sobie, że większość dzieci to albo marzy o własnym króliczku, albo o własnym chomiczku, albo o własnym kotku, albo o własnym piesku. Przynajmniej w mojej klasie tak jest, że większość dzieci marzy o własnym zwierzątku. Jestem straszną psiarą, więc i od dziecka zawsze marzyłam o psie. W związku z tym wybiorę sobie pieska. Piesek jest, no ale muszę go schować w pudełku, więc wkładam pieska do pudełka i zamykam go, bo nikt nie widział. O, jest. Tą pokrywkę też wysunę, położę na wierzch. Dobra. Pies jest schowany w pudełku. Nie wiem, jak tam pani prezenty, czy też są pochowane już w pudełkach. No i teraz musimy spowodować, że nasz prezencik, nasz prezent, czyli w moim przypadku jest to piesek, nie wiem co u Pani z tym prezentem, czy jakaś lalka, czy samochód, czy coś zupełnie innego, że wyskoczy nam z pudełeczka. Więc wybieramy sobie duszka, czyli zawartość prezentu. O, Pani Krysi, królik, no to myślę, że też będzie wielka radocha. Mam nadzieję, że jest schowany w prezencie i nikt nie widzi, co tam jest, czyli była niespodzianka. W takim razie umawiamy się tak, że jak wybiorę zieloną flagę, czyli jak rozpocznę program, to ten mój prezent, ta zawartość mojej paczki wyskoczy. Ale teraz uwaga, jeżeli ja od razu dam opcję, że ma wyskoczyć z pudełka, to proszę zobaczyć, co się stanie. No tu zamknę program.
co się stanie, jeżeli tak zrobimy. Tak, czyli ta wersja na próbę. Klikam zieloną flagę. No i owszem, ten pies wyskoczył, ale przykrywka się nie podniosła i generalnie słabo. Czyli ta wersja odpada. Coś nam tutaj jeszcze brakuje. Jakiegoś bloczka. Czy panie mają pomysł, jak można by tutaj zadziałać, żeby nam tutaj ten pies tak szybko, nie, moim zdaniem on za szybko wyskoczył z pudełka, tak? Jeszcze nie zdążyliśmy podnieść pokrywki, a on już jest poza pudełkiem, czyli coś nie halo. Jak można temu zaradzić, żeby on tak szybciutko nam z tego pudełka nie wyskakiwał, żebyśmy zdążyli nacisnąć jeszcze, dotknąć naszego wieczka. Tutaj może odpowiem, z której grupy bloczków byśmy skorzystali. No i teraz trzeba się zastanowić, który bloczek by nam tu pomógł załatwić sprawę opóźnionego wyskoku naszego pieska, króliczka, czy co tam panie wsadziły do waszych prezentów. A, brawo Pani Beato, tak, zegar, no właśnie, czyli po zielonej fladze, czyli po uruchomieniu programu musimy dać trochę czasu na to, żeby dotknąć pokrywki. Ja myślę, że 10 sekund w zupełności wystarczy. Jeżeli uważacie Panie, że potrzeba więcej czasu, można oczywiście zmienić, może niech będzie 15 sekund. Czyli po upłynięciu dopiero 15 sekund ten zawartość naszej paczki wyskoczy na zewnątrz. No to sprawdźmy, jak to działa. Ekran duży, mamy nasz prezent, klikam zieloną flagę, klikam nasze pudło i wyskoczył. Nawet te 15 sekund, widzę, że było ciut za mało. Mi się tutaj rozszalało to. O, udało się. Tak, nawet myślę, że spokojnie tu możemy dać 20, żeby dać dzieciom czas na zabawę. No to spróbujmy jeszcze raz. Czyli po dotknięciu flagi, po otworzeniu pudełeczka. O, teraz nasz prezencik wyskoczy. Tak, udało się. Oczywiście tło możemy sobie tutaj dowolnie zmienić, żeby był fajniejszy efekt, nie na takim białym. Ja robiłam granatowy prezent, to może zrobię do tego żółte tło. O, to będzie fajnie wtedy wyglądać. I co, udało się zrobić prezencik? Jeżeli coś trzeba powtórzyć, to bardzo proszę wytłumaczyć, to bardzo proszę o informację. To będziemy wracać do tego. Czyli tutaj tak, pudełka nie animujemy, nic się z nim nie dzieje. Animujemy pokrywkę, czyli po dotknięciu pokrywka podnosi się w górę, mniej więcej 4-5 pól. Natomiast nasz piesek, zielona flaga, czyli po programu, musi upłynąć trochę czasu. To jest ten czas, który potrzebujemy na to, żeby dotknąć pokrywkę i uruchomić
jakby równorzędny program. Wtedy podnosi się nasz piesek do góry. Efekt taki, jakby nam wyskakiwał z pudełka. Motylek wyleciał u pani Beaty. Super. No właśnie, jeżeli motylek, to możemy w ogóle go jakoś tak inaczej zanimować. On nie musi wylatywać takim ruchem prostym. Można wykorzystać tutaj strzałki takie, żeby on sobie pętlę zataczał, prawda? Albo sobie tam w ogóle wyleciał w jakimś innym kierunku. No mój piesek to już takich aktów tutaj nie robił. Po prostu wysunął się z pudełek. Właśnie od tego, jakie tutaj elementy, jakie prezenciki wymyślimy, to możemy je sobie dowolnie mować. Możemy na przykład jeszcze tutaj do pieska, jak już nam wyskoczy z tego naszego pudełka, to może na przykład jeszcze tutaj zawołać, jak to pieski mają w zwyczaju. Hał, hał. No, mi się tutaj nie chce hałnąć. Dobra. Okej. I zamykamy. O. Chyba. Zielona flaga. Pudełko otwiera się. Piesek wylatuje i jeszcze szczeka do pał. Może na przykład złożyć życzenia, tego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. To tu mamy od razu też umiejętność pisania, budowania zdań. Zwracamy uwagę, żeby dzieci oczywiście pisały zdania wielką literą, na końcu kropka, więc tutaj też właśnie te umiejętności, o których mówiłam, z podstawy programowej, które możemy spokojnie sobie przemycać przy okazji. Jak tam? Pani Beatce widzę, że się udało. Pani Krysi też króliczek wyskoczył. Ciekawa jestem, co pani Małgosia da w prezencie. Jak tam pani Alinko, udało się zrobić prezent? Mam nadzieję, że tak. A, pani Małgosia, tak jak ja, miłośniczka piesków. Jest piesek. Myślę, że projekt jest naprawdę prościutki, więc tutaj też spokojnie nawet pierwszoklasiści dadzą sobie radę. Bez najmniejszych problemów wykonać. Tak, i akurat na jedną godzinkę lekcyjną, jeżeli będą tutaj starały się pięknie wykonać te swoje prezenty. Takich zawartości tego pudełka może być więcej, przecież to nie musi być tylko piesek. Można wsadzić kilka prezentów do pudełka i wtedy oczywiście każdego duszka animujemy. Na przykład wydłużając czas, tak? Czyli dając poszczególnym duszkom więcej czasu na to, żeby wyskoczyły z pudełka, możemy spowodować to, że one nie będą pojawiać się wszystkie naraz, tylko tak, najpierw pojawi się piesek,
po na przykład kilku sekundach jakiś kolejny prezent i kolejny. Także to też może być taki fajny element wyczekiwania. Tu oczywiście mogą się dzieciaki między sobą wymieniać tabletami. To może być też taki projekt, na przykład prezent dla mojego przyjaciela czy kolegi z klasy. Więc dzieci mogą przygotowywać upominki dla poszczególnych grup, a potem wymienić się tabletami. No i mają ten efekt wow, czyli uruchamiają program i znają, co koledzy lub koleżanki przygotowali im w prezencie, tak? Jaki upominek dla nich mają. Więc to też taki fajny element może być integrujący klasę. To może być też właśnie fajny program na Dzień Przyjaźni, czy na rozpoczęcie roku szkolnego, kiedy chcemy zintegrować nasze dzieciaki. To może być prezent pod choinkę, to już wtedy bardziej świątecznie. No tutaj oczywiście jest tylko pomysł, to jak panie sobie już zechcą go przerobić, wykorzystać, to już jest tylko kwestia wyobraźni i woli pani. No dobrze, zrobiliśmy dwa projekty. Myślę, że zrobimy sobie teraz taką 15-minutową przerwę na oddech. Także można szybciutko sobie zrobić kawkę, herbatkę. I mamy godzinę, spotkamy się za 15 minut. Zgadzacie się panie, żeby teraz zrobić przerwę? Bo w sumie powinniśmy właśnie zrobić tak mniej więcej po upływie godziny 15 minut, a pracujemy już prawie półtorej. Oki? Dobra. No to krótka przerwa, 15 minut i będziemy realizować kolejny projekt. Mam nadzieję, że się paniom spodoba, a i wtedy powiecie mi, jak wam wyszedł, czy ten się udało zrobić. No to do zobaczenia.
Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Ja już jestem po przerwie. Czy wszystkie panie już wróciły? Proszę dać tylko znak, czy możemy zaczynać. O, tu już jest. Pani wróciła, to czekam na. Poczekam jeszcze sekundkę. Pani Elu, udało się zrobić projekt z prezentem? O, mam panią Edytkę, super. Częściowo. Jeżeli coś trzeba pani Elu powtórzyć, nie wiem, wyjaśnić, to bardzo proszę o informację, to będziemy tutaj jeszcze, możemy na chwilkę jeszcze wrócić. A w jakim wieku syn, jeśli można zapytać? 14. Dobry wiek. Mój ma 20, już nie chce pomagać. O tak, 16-latkę też mam. Właśnie tutaj za drzwiami uruchomiła grę, także. No właśnie. Tak, z nastolatkami można liczyć na pomoc. No dobra. To myślę, że już tutaj panie wszystkie wróciły. To zamkniemy już ten projekt. O, ja tutaj już go zamykam. Tradycyjnie piszę sobie. O, no, mamy panią Krysię. Super. Mi się teraz coś zawiesił. Mam nadzieję, że nie na stałe. Dobra. No tak, tu panie wiedzą, a ja tutaj nie mam nic. Muszę tutaj powalczyć z tym emulatorem, drogie panie, bo nie wiem, czy przez to, że on był nieużywany przez te parę minut, to po prostu się zawiesił. Ok, no to jeszcze raz spróbuję go uruchomić. I nic. O. Dobra, to ja jeszcze raz spróbuję emulator uruchomić. Na chwilkę będziemy mogli działać dalej. Jeszcze momencik. Scratch. Ok. Projekt został zamknięty. Zaczynamy kolejny. Także też bardzo Panie proszę już, żebyście
zamknęły swój projekt. No i tradycyjnie zaczynamy od zlikwidowania kota, bo nie będzie nam potrzebny. Ok, kot już zlikwidowany. Mam nadzieję, że panie też już zaczęły nowy projekt. Nazwiemy go sobie jabłonka. Bo tak zastanawiając się, jakie projekty panią pokazać, pomyślałam sobie, że pierwsze dwa spokojnie, myślę, mogą panie jeszcze w czerwcu, przed końcem roku wykonać. A tutaj propozycja na początek roku szkolnego, czyli na wrzesień, kiedy nam pięknie jabłonie dojrzewają. Też bardzo prościutki projekt. No właśnie, z jabłonka. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to oczywiście stworzyć sobie jabłonkę. Jabłonkę stworzymy jako tło, a nie jako duszka. Czyli wybieramy obrazek ze zdjęciem, czyli ten, który pomaga nam tworzyć tło. Nie wybieramy Mam nadzieję, że nadążają panie za mną. Gdyby trzeba było mówić wolniej, czy pokazywać coś wolniej, to bardzo proszę o tutaj informację na czacie. Jabłonka, czyli zacznę od pnia. Wybieram kolor brązowy, gruby pędzel, bo takim będzie mi się najłatwiej mało. I wybiorę malowania prostokąta. Jeszcze raz przypominam, jak tworzymy prostokąt. Czyli wybieram stosunek klawiszny i pociągam, przeciągam w dół. Tak jakbym chciała stworzyć linię. Następnie przydaje mi rzeczony prostokąt, który chciałam stworzyć. Żeby wypełnić go w środku na brązowo, oczywiście wybieram kolor farby brązowy i wypełniam środek. I tak oto powstał pień. Żeby zrobić koronę drzewa, no oczywiście mogę wybrać tutaj podświetloną przeze mnie kreskę, czyli tutaj narysować ręcznie moje drzewko, ale mogę również wybrać tą kreskę, która pozwala mi utworzyć koło. Wybieram kolor zielony. No i tutaj już tworzę. O, to się tak chyba nie bardzo. Jeszcze raz. O, teraz będzie ok. Dobra. Farbka. I wypełniam w środku. Mam już jabłonkę. No to przydałoby się jeszcze tło, więc klikam kolor barwki niebieski i takie. Ok. I mam już tło. Dobra. Czyli drzewko, ja mam drzewko gotowe, proszę tylko o informację, czy panią też udało się zrobić jabłonkę. Przypominam, ta jabłonka to nie jest duszek, tylko nasze tło. Możemy sobie oczywiście jeszcze tutaj, jeżeli chcemy, dorysować gałęzie, żeby już tak było całkiem elegancko. Trochę krzywa, ale jest. No i to najważniejsze. Bez przesady. Dobra. Pani Edytka ma
Pani Ela ma. Poczekamy na pozostałe panie. O, jest i pani Krysia, dobra. Ja, ponieważ moją jabłonkę mam już gotową, to zatwierdzam. O, brawo pani Beato. Dobra. I mamy zrobione tło. No i teraz, skoro jest to jabłonka, no trzebować jabłuszek. Będziemy jabłka tutaj dodawać przy pomocy naszych duszków. Jabłek nie musimy same wykonywać. Jabłuszka są już gotowe tutaj w zestawie. Pierwsze jabłuszko ja wybieram i zatwierdzę. Potrzebować kilka, to warto, żeby one nie były identyczne. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Jeżeli będziemy mieć na przykład 3 czy 4 identyczne jabłka, to później, kiedy dzieci będą dodawać zadania do tych jabłek, to może im się troszkę mylić, bo będą miały, nie wiem, 4 czerwone jabłuszka. Nie zawsze dzieci zauważają, że tutaj leciutko jakby podświetlony jest duszek, który akurat animujemy. Więc lepiej, żeby te duszki jednak od siebie się troszkę różniły. Czyli tak, pierwsze jabłko dodałam, nic nie zmieniając, ale drugiego duszka, kiedy znowu wybiorę to swoje jabłuszko, to nie zatwierdzam go, tylko dodaję pędzelek i delikatnie je przerobię, tak żeby jednak troszeczkę ono różniło się od tego poprzedniego. Taką, myślę, że tutaj łezkę dam. To jabłuszka mają i zatwierdzam, tak? Ono się wtedy odrobinę różni i wiadomo wtedy, które jabłuszko animuje. Dodaję kolejne. Podobnie, wybieram. Dam, dorysuję może żółtą tutaj taką łezkę. Dobra. I mam już 3 jabłuszka na jabłonce. Jak uda się panią zrobić te jabłuszka, to bardzo proszę o informację, to pójdziemy sobie dalej. Pani Beatka jest zrobiona. Projekt jabłonka będzie polegał na tym, że po kliknięciu w jabłuszko, dotknięte jabłuszko spadnie na ziemię i zada nam zagadkę. Czyli taki znowu prosty program, który możemy spokojnie sobie wpleść treści z podstawy programowej, bo treść zagadek oczywiście może być dowolna. To mogą być zagadki matematyczne, być zagadki przyrodnicze, to mogą być zagadki w zakresie edukacji polonistycznej, o którą klasę uczymy i co chcielibyśmy z naszymi dziećmi poćwiczyć, to taką treść zagadek możemy dobrać. Możemy poprosić oczywiście dzieci, żeby same wymyślały zagadki. No i tradycyjnie po wykonaniu projektu wymieniają się tabletami i odpowiadają na zagadki zadane przez swoich kolegów, koleżanki.
Jak to zrobić? No więc wybieram pierwsze moje jabłuszko, które będę animować. I znowu, kiedy tknę jabłuszko, no to o, brawo Pani Aniu, super. Spada w dół. Zobaczmy tutaj na podświetleniu, ile kratek powinno spać. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że około pięciu. Czyli tutaj zmieniam na pięć. Sobie, czy to będzie ok. Po dotknięciu spada. Trochę za mało. Trochę za mało, bo spadło nam i zawiesiło się w połowie trasy. To jednak słabo. Dobra, to sześć. Sprawdź, będzie ok. Po dotknięciu. Teraz jest ok, spadło praktycznie na ziemię. Dobra. Czyli po dotknięciu jabłko pada na ziemię i co robi? I zadaje nam zagadkę. I teraz mamy dwie możliwości. Ta zagadka może być zadana przez dzieci słownie, czyli możemy tutaj przy pomocy mikrofonu nagrać treść zagadki. No nie jest to łatwe w momencie, kiedy w sali mamy równocześnie pracujących i każda grupa próbuje nagrać swój tekst, więc to nie zawsze się da. No zdecydowanie lepiej będzie chyba jednak skorzystać z zagadki pisanej, tak? Więc tutaj wybieramy opcję z chmurką. No i możemy sobie zadać dowolną zagadkę, na przykład jaki miesiąc rozpoczyna jesień. Ok, mamy zagadkę i oczywiście na końcu zdania zawsze kropka. Ok. I teraz chciałabym Panią pokazać taką sztuczkę magiczkę. Mam nadzieję, że tutaj na emulatorze ona nam wyjdzie. Na pewno można ją zrobić na Waszych tabletach bądź iPadach. Bo de facto ten sam program będzie do wszystkich jabłuszek, prawda? Jedyne, co będzie się różniło, to treść zagadek. No i tutaj liczba tych kratek, które będą jabłuszka pokonywać na ziemię, dlatego że jedne jabłka są powieszone wyżej, drugie nie, więc wiadomo, że mają inne trasy do pokonania. I teraz możemy poprosić dzieci, żeby oczywiście do każdego jabłuszka, tutaj widzicie panie, nie ma, na nowo stworzyły skrypt. Ale możemy też zrobić tak, że najeżdżamy myszką na pierwszy bloczek skryptu, czyli w tym wypadku jest to bloczek startowy, po dotknięciu coś się zadzieje i przeciągamy, nie wiem, czy mi się tu na tym emulatorze chyba jednak nie uda. W każdym razie panią się na pewno, a jednak się uda, przeciągamy go do duszka, który chcemy zanimować. Kiedy już go przeciągnęłam, puszczam. I teraz proszę zobaczyć. On teoretycznie wrócił na moje pole działań, ale jak kliknę na jabłuszko, do którego wysyłałam ten skrypt, to tam też się znalazł. Czyli tak jakby zduplikował. Czyli wcale nie muszę do każdego jabłka tworzyć osobnego skryptu. Czy pokazać jeszcze raz, jak to można? Bo ta sztuka przydaje się, zwłaszcza wtedy, kiedy musimy do wielu duszków ułożyć taki sam skrypt. Nie trzeba wtedy go powtarzać, tylko po prostu przeciągnąć. Okej. Jeszcze raz pokażę, bo tutaj zobaczcie, jabłuszko jest bez skryptu. W drugim jest i w trzecim jest. Więc jeszcze raz pokazuję. Przytrzymuję za bloczek startowy, przyciskam klawisz myszy
I jadę, jadę, jadę. Opuszczam na duszku i w tym momencie mają już zbudowane skrypty. Tak? I jedyne, co muszę zrobić, to tak, pierwsze jabłuszko jest wyżej położone, więc tutaj sobie zmienię na 8. Okay. A tutaj zmienię treść. Taka zagadeczka. No, tam oczywiście literówka, to musimy poprawić. Dobra. I tu, żeby to jest ciutni wyżej, czyli temu musimy dać mniej więcej 7 kratek. No i zmieniamy sobie treść zagadki. No i teraz zobaczmy, jak nasz projekt działa. Mam jabłonkę, mam trzy jabłuszka. Po dotknięciu jabłuszka, jabłuszko spada na ziemię. No i pojawia się zagadka, tak? Wybieram drugie jabłuszko. Znowu spada na ziemię i pojawia się zagadka. Kolejne jabłuszko. Spadło. I mamy znowu odkrytek, tak? To jest projekt bardzo prościutki, ale myślę, że dzieciakom się spodoba. I tradycyjnie możemy przemycić jakieś treści edukacyjne. Cieszę się, Pani Elu, że się podoba. Ja z moimi uczniami wykonywałam projekt na podobnej zasadzie, ale z okazji świąt Bożego Narodzenia. Była to zagadkowa choinka i polegała na tym, że tło to była oczywiście drzewko, czyli choinka. Duszki to były ozdoby, które dzieci same rysowały tutaj w edytorze graficznym, jakieś tam bombki, dzwoneczki i tak dalej. Przy czym po dotknięciu ozdoby nie spadały z choinki, bo to nie byłoby fajne, tylko jakby był efekt gania, czyli mrugania, czyli one się leciutko powiększały, pomniejszały, większały, pomniejszały. I pojawiała się zagadka związana ze świętami Bożego Narodzenia. Ja spróbuję Paniom pokazać, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że mi się to uda. O, to było to. Zobaczymy. To pokażę Paniom wariację.
No, niestety mnie tutaj wyrzuciło, także już za chwilkę z powrotem udostępnię pulpit. Nie wiem, czy paniom się udało film zobaczyć. Panie, bo ja tutaj film odtwarzałam, tylko nie wiem, czy panie go widziały. Coś mam wrażenie, że chyba nie. A, no to super. Także ta wersja z choineczką też jest bardzo prościutka. Jak zrobić efekt mrygania? Wystarczy użyć bloczków fioletowych. Powiększ, pomniejsz, powiększ, znaczy powiększ, pomniejsz. Wsadzić go w pętlę, żeby tyle razy mrygnęło, ile chcemy. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby się powiększyło i zmniejszyło 4 razy, to wybieramy te bloczki powiększ, pomniejsz w pętelce na przykład 4 razy i po tym mryganiu pojawia się zagadka. Więc też bardzo prościutki projekt do zrealizowania. Już tutaj się łączę. Nowo połączyć się z juniorkiem. Dobra, mi się udało. Czy udało się paniom zrobić projekt jabłonka? Super. Ja jestem pewna, że dzieciom też się uda, bo naprawdę projekt jest prościuteńki, więc tutaj i działa. A, super. Cieszę się. Tak jak mówię, proszę też te wszystkie pomysły traktować troszkę jako taką inspirację, którą można w dowolny sposób przerabiać, dostosowywać do własnych pomysłów. Tak jak w przypadku tej jabłonki, no projekt na jesień jabłonka, ale na zimę, tak jak mówiłam, to może być drzewko choinkowe z ozdobami i z zagadkami o tematyce zimowej, świątecznej, tak? Kiedy nasze dzieciaki już troszeczkę opanują Scratcha Juniora i już będą się swobodnie po nim poruszać, a proszę mi wierzyć, stanie się to bardzo, bardzo szybko, bo one realnie dużo szybciej sobie z tym radzą niż my dorośli, to warto po prostu dać im wolną rękę, tak? Rzucić tylko hasło. Na przykład wykonaj projekt, którego hasłem przewodnim będzie Mikołaj, albo wykonaj projekt, którego hasłem przewodnim będzie jakaś postać z naszej lektury, którą aktualnie przerabiamy. No i proszę mi wierzyć, że dzieciaki na pewno Was zaskoczą i będą potrafiły zrobić przedziwne rzeczy. Ja swego czasu dałam moim trzecioklasistom hasło. Oczywiście tak, nawet przede wszystkim, zwłaszcza w takich pikowych rzeczach, to my uczymy się od dzieci. Hasło do stworzenia, poprosiłam, żeby stworzyli projekt do lektury Anaruk, Popiec Grenlandii. I powstały niesamowite projekty. Dzieciaki animowały tutaj postacie, a Naruk wystrzeliwał dzidę, zabijał niedźwiedzia polarnego, który padał. No, nawet później sama patrzyłam, jak one to zanimowały, na jaki pomysł wpadły, żeby to wszystko tak działało. Także warto naprawdę dać
tutaj dzieciom czasami pole do popisu, po prostu dać tablety do ręki, rzucić hasło i tylko patrzeć, jak działają. Też fajny projekt, bardzo prosty, już nie będę mówić, jak zrobić go, tylko opowiem o nim. To projekt Spacer po szkole. Polega on na tym, i to też warto zrobić na przykład we wrześniu, na początku roku szkolnego. Dajemy dzieciakom tablety. Dzieci wędrują po waszych szkołach i robią zdjęcia konkretnych pomieszczeń, czy stołówki, czy świetlicy, biblioteki, waszej klasy, boiska. No, te zdjęcia to oczywiście będzie tła, na których będzie się rozgrywać akcja. Przepraszam, tu jakiś mi się tutaj. Okej. Okay. Akcja naszego programu. I to będą tła. Tłów mogą być cztery, bo jak wiecie, panie, tyle akurat możemy mieć obrazków w naszym Scratchu Juniorze. No i później to jest po dzieci, które będą uczniami. Dzieci mogą tam dołożyć dialogi, mogą ponagrywać jakieś swoje tutaj informacje na temat szkoły. I to może być też taki program, taka wizytówka, jak wasza szkoła wygląda, ale też jak dzieci odbierają waszą szkołę, co można zrobić w bibliotece, co można zrobić na stołówce, co można zrobić w klasie. Więc też taki bardzo fajny, prościutki program, projekt, z którym dzieci sobie na pewno poradzą. Dobra. No to teraz patrzę, jak my czasowo stoimy. Mamy jeszcze prawie godzinkę czasu. Więc tak, czy znacie panie projekt Znikające piłeczki? Dobra, tu pani Ela mówi nie, pani Małgosia mówi nie. Okej, okay, bo to też jest taki bardzo prościutki projekt, ale bałam się, że panie znają. Tutaj nie chciałam go pobierać. No dobra. No to wybieramy oczywiście puste pole, na którym będziemy sobie tworzyć projekt. Kotu, jak zwykle, mówimy dziękuję, czyli likwidujemy. No, kocie zlikwiduj się. Okej. Okay. Kota likwidujemy. O, pani Alina trochę. No dobrze, ale to też przy okazji pokażę, jak ten projekt można sobie przerobić, żeby miał wartość taką dla nas edukacyjną, bo my nauczanki to wszystko tak musimy edukacyjnie. Ja przynajmniej tak mam, że zawsze komuś projekt przerobić, żeby był bardziej edukacyjny, żeby można było jeszcze coś tam poćwiczyć z dzieciakami. Żeby zrobić znikające piłeczki, to oczywiście potrzebujemy piłeczki. W związku z czym wybieramy sobie pole z duszkiem. No i teraz tak, tu oczywiście dzieci zaraz zaczną pani pytać. Proszę pani, a czy piłką może być piłka? No może być. A czy piłką może być kula ziemska? Tak, wszystko co przypomina kształtem piłkę, może być tą znikającą piłeczką. Mamy tutaj też, patrzę, gdzieś powinna taka piłka typowa, bo na dole. O właśnie, tu mamy też trzy gotowe piłki, piłkę nożną, piłkę do kosza i taką piłkę plażową. Możemy oczywiście w bardzo, tak, panie, na dole, możemy też w bardzo prosty sposób zrobić swoją piłkę. Ja powiem szczerze, skorzystam z tej opcji i teraz powiem dlaczego. Bo kiedy stworzę swoją piłeczkę, ona nawet mi wyjdzie, ona okrągła, to też jest fajne dla dzieci zadanie, żeby nauczyły się przy pomocy tutaj tworzyć piłeczkę, bo nie jest to takie proste. Często im na początku wychodzą jajka i mają troszkę problem z tym, żeby ta piłka była faktycznie okrągła. Dobra, moja piłka będzie żółta. I ja pomyślałam sobie, że fajnie byłoby na tych piłeczkach na przykład napisać samogłoskę. Czyli wszystkie moje piłki są oznaczone samogłoskami, czyli wybieram sobie tutaj czarny kolor farbki
i nazwę ją A. Tak, więc mamy od razu maluchy. Ok, mam pierwszą piłeczkę. Dobra. Cyk. Piłeczka jest. No i takich oczywiście mogę zrobić dowolną ilość. Myślę, że 5 to jest takie minimum, żeby ta nasza zabawa była fajna. Ok, no to robię kolejną piłeczkę. Pędzelek. Cyk. Pamiętajcie, że te piłki mogą być duże, bo my później możemy sobie dowolnie tą wielkość zmniejszyć. Niech będzie o. No. Chyba bym za to zielonej korony nie dostała. Krzywa jak nieszczęście. Dobra. Mam o. No i nie będzie jeszcze jedna piłeczka. Ona ta opcja. Zamykam i przy pomocy kreski niech będzie E. Okej. No, troszeczkę ją zmniejszę, żeby była podobnej wielkości jak pozostałe piłki. Dobra. Mam trzy piłki. Mam nadzieję, że panie też już powoli tworzą swoje piłeczki. Tło oczywiście można wybrać dowolne. Ja wybiorę boiski. Ale proszę mi wierzyć, że dzieciaki to na pewno będą chciały wybrać albo powierzchnię ta, albo będą chciały, żeby te wasze pił albo te ich piłki skakały po scenie, albo że chce. Pozwólcie im na to. Niech sobie wybierają takie tło, jakie chcą. Nie ma to znaczenia dla projektu, natomiast im na pewno sprawi wiedzę. No i to jest też ten taki element indywidualizacji, kiedy nie narzucamy swojej woli, że wszystko musi być identyczne i wszystkie projekty muszą wyglądać tak samo, tylko mają tutaj ten element kreatywności, że tworzą coś według swojego pomysłu, zgodnie ze swoją wyobraźnią. Rozumiem, że tworzą panie piłeczki. Proszę dać znać, jak będą je gotowe. Na razie ja mam trzy piłki. Myślę, że na tylu poprzestanę i mam ustawione tło. Więc za chwilę będziemy sobie te piłeczki, te duszki animować. O, dobra, super. Piłki gotowe u pani Beaty. Ekstra. Poczekamy na pozostałe panie. Myślę, że jak trzy piłki tam panie miały, to w zupełności wystarczy. Oczywiście dzieci mogą tych piłek sobie zrobić więcej, jeżeli chcą się dłużej pobawić. To mogą sobie zrobić i 5, i 6, tyle ile tych piłek zmieści się na ekranie, po to, żeby ta zabawa była atrakcyjna.
Kiedy piłki są gotowe, to pierwsze, co musimy zrobić, to wprawić je w ruch od razu po rozpoczęciu programu. Czyli dla pierwszej piłki, zacznę od piłki z samogłoską A, układam skrypt. Czyli kiedy rozpocznie się program, to chcę, żeby ta moja piłka zaczęła skakać. Ale teraz chciałabym, żeby ona skakała na różne wysokości, bo wiecie panie, zresztą ja też tak moim dzieciom tłumaczę, że jak piłka odbija się od ziemi i warto to pokazać dzieciom na przykładzie prawdziwej piłki, że ona nie skacze cały czas na tę samą wysokość równo, prawda? Tylko najpierw skoczy wysoko, potem coraz niżej, wysokość się zmienia. I tak samo chcemy, żeby te nasze piłki tutaj na boisku skakały na różne wysokości. Dlatego wybieram sobie tutaj trzy strzałki, oznaczają skoki, ale na dole zmienię wartości tych podskoków. Czyli na przykład chcę, żeby moja piłeczka A najpierw podskoczyła bardzo wysoko do sufitu. Tu też warto dzieciom pokazać, żeby nie dawały jakichś nie wiadomo jakich wartości, bo one w pierwszym odruchu to tak, tu dadzą zaraz 99, tam gdzieś 60 coś. I w momencie, kiedy dadzą takie wartości no, z kosmosu, nazwijmy to sobie, to ta piłka wyleci na ekran i po prostu gdzieś tam zniknie w przestrzeni. Dlatego warto też pokazać opcję ekranu z kratkami, czyli pokazać, zobacz, jak wysoko chcesz, żeby ta twoja piłka poleciała. I tu mamy znowu matematykę, czyli liczenie, tak? Liczę sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli jeżeli dam dziewiątkę, to ona podskoczy mniej więcej na taką wysokość, tak? Jeżeli chcę, żeby skoczyła wyżej, no to sobie dodaję kolejną kratkę. Więc tutaj też uwagę dzieci, bo kilkakrotnie obserwowałam, jak te wartości wpisywały zupełnie takie no, przedziwne. No to zobaczmy teraz, jak moja. A i oczywiście też uczulajcie dzieci do, żeby zawsze na końcu stawiały kropkę. Aha, i teraz tak, jeżeli zamknę bloczkiem koniec, no to zobaczcie, co się stanie. Ona podskoczy. I opadnie. I koniec, tak? A my chcemy, żeby ona skakała cały czas. W związku z czym nie biorę tego bloczka, że raz skoczy i koniec, tylko bloczek, który powoduje, że ta moja piłka będzie skakała cały czas. No i teraz zobaczmy. Widzimy, skacze cały czas do góry, średnia wysoko, nisko, wysoko, średnio. Nisko, wysoko, średnio, nisko, tak? No i teraz to samo powinnam zrobić z pozostałymi piłeczkami. I tutaj znowu sztuczka magiczka z poprzedniego projektu. Nie muszę tego skryptu układać do każdej piłki, tylko wystarczy przytrzymać myszką bloczek z flagą i przeciągnąć cały skrypt do piłki drugiej. Hop, zobaczmy. Mam już? Mam. I teraz popatrzcie, panie, zielona piłka nie ma skryptu, ale jeżeli wezmę skrypt z piłki oznaczonej samogłoską O i przeciągnę tutaj E, to znowu on się tam znajdzie. Czyli w tym momencie każda piłka ma już swój skrypt. Ale mają skrypty identyczne. Czyli zobaczcie, jak to będzie, to te piłki strasznie równo skaczą. Tak moim zdaniem nie wygląda to naturalnie. No nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby odbijać trzy piłki naraz i żeby one wszystkie skakały jednakowo. Dlatego warto teraz zajrzeć sobie do skryptów pozostałych dwóch piłek i zmienić tutaj wartości w tych skokach. Czyli w momencie, kiedy piłka A
wykonywała pierwszy skok bardzo wysoko, drugi średnio, trzeci nisko, to piłka oznaczona literką, samogłoską O, u mnie wykona pierwszy skok niski, drugi nie na bardzo wysoko, a trzeci wykona średnio. I teraz zobaczmy, że już to będzie troszeczkę lepiej wyglądać, prawda? One już skaczą różnie, nie skaczą idealnie równo. Wygląda to bardziej naturalnie, ale też jest takim utrudnieniem w zabawie, którą za chwilkę sobie rozpoczniemy, bo będziemy układać skrypty, dzięki którym te piłki będą znikać. Dobra, no i jeszcze skrypt do literki E. Pierwsza niech skacze średnio tym razem, ta niech skacze nisko i na końcu ostatni skok bardzo wysoko. No to poczekam, aż Pani ułożą te pierwsze skrypty i proszę mi dać znać, czy Wasze piłki już potrafią skakać. Jeszcze raz pokażę. Piłka A. Skrypt taki, że pierwszy skok wysoko, drugi średnio, trzeci niziutko. Druga piłka, pierwszy skok niziutko, trzeci, drugi wysoko, czwarty, trzeci średnio. I piłka E. Pierwszy skok średni, drugi niziutki, a potem wysoko. I każdy skrypt kończymy znakiem nieskończoności, czyli piłka ma skakać cały czas, bez przerwy. Tak to będzie wyglądać, tak? Skaczące piłeczki. Wrócę do podglądu skryptu, żeby Panie widziały, jak ten skrypt wygląda. No, Pani Eli już skaczą. Super. Jak tam? Pozostałe Panie skaczą. Mam nadzieję, że skaczą. Ponieważ my je później będziemy znikać, to dobrze by było, żeby one jednak nie wylatywały poza ekran, bo ciężko je będzie dotknąć paluszkiem. Więc dobrze by było, żebyście tak tutaj Panie jednak ułożyły tę wysokość tych skoków, żeby one cały czas jednak były na ekranie. O, super, u Pani Krysi też już skaczą. Dobra, u Pani Małgosi też. Brawo. Ekstra. No to teraz słuchajcie Panie, projekt nazywa się Znikające piłeczki, a one na razie skaczą i wcale nam nie znikają. W związku z czym będziemy do tych piłek układać drugi skrypt. Pierwszy, który ułożyłyśmy, czyli ta flaga skoki, powoduje, że te piłki cały czas skaczą. Drugi skrypt, który ułożymy, spowoduje, że piłka zniknie, a zniknie po dotknięciu. Czyli układam drugi skrypt do piłki mojej A. Jak dotknę piłkę, to ona powinna zniknąć. Ale możemy jeszcze sobie tutaj wprowadzić taką dodatkową atrakcję, a mianowicie, że piłka po dotknięciu jeszcze, ponieważ ja sobie wybrałam z samogłoskami,
to powie, jak się nazywa, czyli wybieram mikrofon. Pojawia się taka ikona, mogę nagrać dowolny tekst. No, ponieważ jest to samogłoska A, no to oczywiście nagram A. A. Nagrałam, zatwierdziłam. Popatrzcie, na pasku pojawiła się dodatkowa nowa ikonka, mianowicie mikrofon z nagraniem numer 1. I to jest to nagranie, które przed chwileczką wykonałam, czyli przeciągam go sobie, ten bloczek tu. Czyli po dotknięciu piłki z literką A, ona powie, jak się nazywa, a dopiero później zniknie. Czyli wybieram bloczek przedostatni, tutaj z bloczków fioletowych. No i oczywiście kończę mój skrypt kropką, kończenie skryptu. Tak? Zobaczmy, jak to działa. Uruchamiam flagę, moje piłki latają, teraz muszę uruchomić, upolować A. No, myszką to nie jest to takie proste. Upolowałam. Tak, zatrzymuję. Hop. I to samo oczywiście robię z piłeczką z samogłoską O i z samogłoską E, czyli wybieram piłeczkę O. Na razie tutaj mam tylko skrypt, który powoduje, że piłka więc znowu po dotknięciu i od razu przyciskam to, rozpoczyna się granie. O. Zatwierdzam. Znowu pojawił się bloczek z nagraniem. Dodaję. Jak już piłeczka moja powie, jak się nazywa, to oczywiście ma zniknąć skrypt. I to samo robię z piłeczką E. Po dotknięciu piłeczka mu, jak się nazywa. Pamiętajcie, że nagrywanie, kiedy przytrzymujemy klawisz nagrywania. Jak puszczamy, to nagrywanie zostaje automatycznie przerwane. Czyli lewy klawisz myszy przyciskam i przytrzymuję na guziczku nagrywania. Mówię, co mam do powiedzenia. Jak kończę, puszczam klawisz i nagrywanie zostaje przerwane. Zatwierdzam i mam. Nagrywanie mogę w każdej chwili odsłuchać. W momencie, kiedy nie jestem zadowolona, to o, tu działa, super. To mogę oczywiście nagrać jeszcze raz, jeżeli ona z tego, jak to poszło. No i znowu. Po dotknięciu samogłoska powie, jak piłeczka powie, jak się nazywa, po czym ma zniknąć, no i kropka na końcu zdania, czyli nasz bloczek kończący program. No i zobaczmy, jak to wszystko teraz działa. Uruchomiam flagę, piłeczki skaczą, no i teraz polujemy na piłeczkę. E upolowana, poluję na kolejno, O upolowana, nie mogę A upolować. A upolowana i zniknęła. Mam nadzieję, że u pań też piłeczki skaczą i znikają. Warto właśnie pamiętać, że do każdego duszka możemy ułożyć kilka skryptów.
Także możemy kilka zadań przydzielić jednemu duszkowi. Skrypty tworzymy sobie oddzielnie na pasku tutaj. Nie łączymy ich ze sobą. Tak, u pani Eli widzę, że działa. A jak u pozostałych pań udało się zniknąć piłeczki? A, udało się. Super. O, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. No tu też oczywiście możemy sobie powymyślać, co w te piłeczki powpisywać, jeżeli chcemy na przykład z dzieciakami, no nie wiem, co jeszcze poćwiczyć. Liczby parzyste, nieparzyste. Mówić, że tworzą czki tylko z liczbami nieparzystymi i je znikają, tak? No tutaj akurat ja z tymi samogłoskami tak sobie wymyśliłam, bo wiem, że to jest taki, no dzieciaki mają często problem pamiętać, które to są samogłoski, a które samogłoski. Jeżeli pamiętacie tych parę samogłosek, to wszystkie pozostałe to spółgłoski. A tutaj w formie zabawy myślę, że fajnie sobie to mogą jeszcze poutrwalać. Także programy połączone z edukacją szkolną. Więc tutaj też nie ma się co martwić, że programując no, powodujemy, że nagle podstawa programu tam zostaje niezrealizowana, tylko spokojnie da się to naprawdę połączyć. I to w taki atrakcyjny dla dzieci sposób, bo właśnie uczą się poprzez zabawę. Skoro wszystkim paniom udało się zrobić projekt z piłeczkami. Mamy jeszcze trochę słów, więc myślę, że jeden projekt spokojnie, taki jakiś niezatrudny, byśmy zdążyli zrobić. I teraz tak. Może to być labirynt, jeżeli panie nie znają labiryntu. Myślę, że byłby taki akurat prosty. No tu już mam takie troszkę trudniejsze, to myślę, że już z panią Sylwią, która będzie miała kolejne webinarium, to już pójdziecie oczko wyżej. To co? Pójdziecie panie na projekt Labirynt. Może być? Widzę, że tak. Spróbujmy. I to już pewnie będzie ostatni projekt, bo to akurat tak czasowo wyjdzie, ale no powiem paniom, że idziemy jak burza, bo udało nam się naprawdę bardzo bić. Także jesteście panie niesamowite. I to w wolnym dniu. Tyle energii. Jestem pod wrażeniem. No, jeszcze nie kończymy, więc spokojnie. Jeszcze nie kończymy, co mi się tutaj czacik poprzerywał. No dobra, to ten w takim razie zamykam projekt piłeczkowy i zaczynamy kolejny. No, chyba nie zaskoczę pani, jak powiem, że kota znikamy. Coś ten kot nam się tutaj dzisiaj nie przydaje do niczego. Dobra. Kod zniknięty. Skoro tworzymy labirynt. Kocham koty. Dobra, to skoro pani Ela kocha koty, być może, że do tego kota jeszcze wrócimy. Będzie można go sobie wybrać jak duszka. To panie zdecydują, co będzie duszkiem, a co nie. Na pewno musimy sobie zrobić tło, które będzie tym naszym rzeczonym labiryntem. Więc wybieramy ikonkę ze zdjęciem. Wybieramy
oczywiście puste tło i pędzelek. I teraz tak, jak będziecie Panie robić ten projekt ze swoimi uczniami, to od razu na wstępie uprzedźcie ich, że będą musiały duszki przez ten labirynt przejść. Więc warto, żeby nie robiły jakichś strasznie skomplikowanych tutaj linii, bo później będzie im ciężko tego duszka zaprogramować tak, aby ten labirynt przeszedł. Poza tym nie może on być robiony po skosie, bo jak pamiętamy, nasz duszek po skosie się nie porusza. Zaczynamy od wyrysowania najpierw trasy, którą nasz duszek będzie musiał przejść, a potem przerobimy sobie rysunek tak, żeby wyglądał jak labirynt. Czyli tak, ja zaczynam może hop, hop, hop. No niech będzie tak i tak. I tu muszę teraz tą poszerzyć. Też warto dzieciom były trasy zbyt wąskiej, bo potem będzie im ciężko zmieścić w środku duszka, jak zrobią jakieś bardzo wąskie ścieżki. Więc ja już sobie trasę wyrysowałam, a teraz po prostu podorabiam tutaj ślepe uliczki, tak aby ten mój rysunek wyglądał jak labirynt, prawda? Da się to zrobić. Tu mogę sobie tak dorobić. No, prawda? Trochę bardziej skomplikowanie. Nie widać na pierwszy rzut oka, że ta trasa jest taka, a nie inna. No, może tu jeszcze. Ok. I tu. I tu. Dobra. Tak? Pamiętamy, że tutaj ta trasa, którą będzie się poruszał mój duszek, jest wyrysowana. Natomiast pozostałe linie, no to jest. To są ślepe uliczki, które powodują, że ten mój rysunek no, wygląda faktycznie jak labirynt. Możemy sobie jeszcze zmienić tło, jeżeli chcemy, żeby to nie było takie bardzo białe i takie jedno. Ok. Czyli labirynt ja już mam. Proszę dać znać, jak tło będzie gotowe i labirynt będzie też gotowy. O, pani Ela. Normalnie przodownica pracy, pani Ela. Zawsze pierwsza gotowa. To pani Elu, jeżeli pani już jest gotowa, a tak bardzo lubi pani koty, tak? Bo to chyba pani Ela lubiła koty, bo to mi się przewinęło, to może pani wybrać sobie duszka kota, który będzie przechodził przez labirynt. U mnie przez labirynt będzie sobie szedł króliczek, więc wybieram duszka króliczka. Stwierdzam. O. I oczywiście stawiam go tutaj na starcie. Gdyby się okazało tak, że ten duszek jest za duży w stosunku do naszego tutaj korytarzyka, to możemy go sobie oczywiście troszeczkę pomniejszyć. Także na to też warto zwrócić dzieciom uwagę, żeby się nie martwiły, że, że tutaj za duży duszek, a za mały korytarzyk zrobiony. Także ja tutaj też sobie tego mojego zająca trochę pomniejszę, chyba za bardzo, ale mogę go w każdej chwili trochę powiększyć, to też nie jest problem. Dobra, mój duszek jest już na starcie. No i teraz kolejna rzecz, którą muszę zrobić, to zaprogramować mu trasę tak, aby doszedł do końca. Żeby było ciekawiej, to myślę, że dobrze by było, żeby ten mój duszek, ten mój zając, jakiś cel. No, zające lubią marchewki, więc może w takim razie, ja tutaj poszukam, czy jest jakiś duszek marchewkowy.
A jak nie, to zaraz mu zrobię marchewkę. No nie ma. Ale to jest problem, bo przecież my już jesteśmy po tylu projektach z rysowania, że dla nas zrobienie marchewki to po prostu bułka z masłem. W związku z czym sobie tutaj trójkąt pomarańczowy. O, i proszę bardzo, pędzelek, cyk w środku. Żeby moja marchewka była profesjonalna, to tutaj jeszcze zrobię jej może takie. Ja pomyliłam się. Tu linię chciałam. Tak, tu sobie zrobię taką marcheweczkę pełną, profesjonalną. O, dobra. I teraz jeszcze moja marcheweczka potrzebuje tu troszkę zieleniny. No, musicie panie przyznać, że marchewka jak marzenie mi wyszła. Brawo ja. No i skoro marchewka jest gotowa, to oczywiście umieszczę ją tutaj na zachętkę dla mojego zajączka, żeby tutaj miał większy powód do marszu. No i teraz już pani będzie musiała ułożyć swój skrypt, ponieważ pani ma inną ścieżkę, więc musicie sobie już odpowiednio dopasować przy pomocy strzałek labirynt. Warto tutaj skorzystać z tej opcji z krateczkami. Łatwiej nam będzie liczyć, ile kroków wasz duszek musi przejść do momentu, kiedy skręci, tak? Ja sobie tutaj policzę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mniej więcej sześć kroków powinien iść prosto. Zaraz sprawdzę, czy mam rację. Okej, zobaczę. A! Marchewkę zedytowałam. No ładnie. O, to też słuchajcie, drodzy Państwo, dobra nauczka, a mianowicie taka, żeby dzieci zawsze patrzyły, którego duszkę edytują. Klasyczny błąd. Nowy uczeń. Edytowałam marchewkę. Dobra, zajączek podświetlony. Zielona flaga. No i mój zając będzie szedł do przodu. Na moje oko jakieś raz, trzy, cztery, pięć, sześć, może siedem kroków. Zobaczmy. Może siedem. Sprawdzę. Jezu, co z tą marchewką? Czoło matka znowu idzie. Marchewka ma stać. Dobra. Zając poszedł. No i teraz. Sytuacja jest taka, jeżeli ja dam strzałkę w dół, zobaczcie, o taką, no to zając po prostu spadnie na dół, tak? Czyli tak jakby zjedzie na saneczkach. Tu zobaczę, co z tą marchewką. A, bo nie odrzuciłam skryptu do śmieci. Dobra, już go tutaj wywalam. Dobra, wracam do. Zobaczcie, co się stanie. Jeżeli dam strzałkę w dół, to zając idzie, 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 idzie. No i tak jakby na sankach zjechał na dół. A przecież jak my się poruszamy, no to jednak wykonujemy obroty. Więc tutaj warto, jeżeli mamy już dzieci na takim poziomie, że rozumieją ten obrót w prawo, obrót w lewo, no to wykorzystać jednak tą opcję z obrotami. Ale proszę pamiętać, że w skorze jeden obrót, to zobaczcie, o ile stopni się obraca. Jeden skręt to obrót o 15 stopni. Czyli jeżeli chcę, żeby on się obrócił pod kątem prostym, przepraszam, jeden obrót jest 30 stopni, pod kątem prostym to musimy aż 3. I wtedy on się obróci pod kątem prostym. Zaraz sobie to sprawdzimy, czy mam rację. Zobaczcie, idzie zając, idzie, 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 idzie. I obrócił się, prawda, o 90 stopni. Czyli trójeczka musi być przy strzałce. Ok, no to teraz znowu będziesz szedł dół. Mniej więcej raz, dwa, trzy, myślę, że ze cztery kroczki, nie więcej. Zobaczmy, czy tak. Tu cofam i znowu sprawdzam. Idzie, 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 idzie. Obraca się. Dobra, poszedł. Idealnie. No to teraz robi skręt w drugą stronę, czyli obrót w lewo.
I znowu, jeżeli chcę, żeby on pojawił się. O, proszę, super. Widzę, że tu pani robiła podobne rzeczy. Jeżeli chcę, żeby on się obrócił w lewą stronę, znowu do pozycji poziomej, no to znowu trzy obroty, tak? Sprawdźmy, czy to działa. Idzie. Tak, obrócił się, schodzi. Pach, jest w pozycji. Warto, żeby właśnie dzieci w trakcie układania skryptu sprawdzały sobie po kolei elementy, czy wszystko działa, żeby się nie okazało na końcu, że ten zając poszedł nam, czy duszek, w zupełnie jakąś inną stronę i nie wiemy tak naprawdę, w którym momencie skryptu zrobiliśmy błąd. Więc warto zachęcić dzieciaki, żeby cały czas kontrolowały ten swój skrypt, tak? W którym miejscu ewentualnie popełniły błąd. Dobra, no to jesteśmy na tym etapie, czyli znowu musi iść prosto. Na moje oko jakieś 4 do 5 kroków. No to sprawdźmy znowu, cofam. Czy wszystko pasuje? Idzie, obrót, zszedł na dół, obrót. Teraz tak, jeżeli jest w tym miejscu, kiedy się obróci, no to wyląduje poza labiryntem, czyli na pewno musimy mu dodać mniej więcej 2 kroki. Czyli tu nie pięć, tylko 7. Dobra, i znowu będzie obrót w prawo. Pamiętamy, że musimy mu dać, żeby o 90 stopni to 3 obroty. No i potem mniej więcej znowu będzie szedł do przodu. Okej. I do przodu myślę mniej więcej 3 kroczki. Okej. No to sprawdźmy, jak działa. Po uruchomieniu programu zając idzie. A! Widzicie, coś namieszałam, ale przynajmniej wiem, w którym miejscu. Dobra, to cofam. Gdzie on się tu namieszał? Tu szedł, tu się obrócił i poszedł. Obrócił się i poszedł. A, czyli tu coś zafundowałam chyba. Jeszcze raz. Idzie. Hop. Tu. Hop. No i czemu tak? A, dobra, bo poszedł w prawo, a powinien iść w górę. Dobra, to już wszystko wiem. Idzie. No właśnie. Hop. Właśnie, obrócił się, tak, czyli w dół musi iść. Mniej więcej, no myślę, że ze 4 kroczki. Hop. Tak, potem znowu będzie się musiał obrócić tu o 3, hop, i powiem iść, wracaj, kolego. No sprawdźmy, czy teraz się wszystko zgadza. Idzie, schodzi na dół, obraca się, idzie, obraca się. No super, teraz wszystko wyszło. No ale zobaczcie. Oczywiście zdanie kropką, czyli zakończenie skryptu. Mój zając doszedł do marchewki, no ale nie znam zająca, który po dojściu do marchewki nie zjadł. A każda marchewka, która zostaje zjedzona, no to oczywiście znika w żołądku zająca. Jak to zrobić? Zaczęliśmy od tego, że zając sobie szedł. Na końcu spotyka na swojej drodze marchewkę. Czyli kiedy spotka marchewka zająca, to co powinna zrobić? Jak myślicie, panie? Który tu bloczek będzie nam. Zniknąć! Zniknąć, właśnie.
Czyli wybieramy, jak marchewka spotka zająca, to ma zniknąć. I tu na końcu teraz możemy sobie dać albo bloczek z zakończeniem i to będzie taki prosty efekt, ale możemy też na przykład uruchomić drugie pole, na którym sobie zaprogramujemy kolejny labirynt, tak? I wtedy zabawa polegałaby na tym, że zajączek po zjedzeniu marchewki przechodzi, no tutaj sobie, przepraszam, wyrzucę tego bloczka, o, przechodzi nam drugiego slajdu, prawda? I wtedy możemy sobie na przykład na drugim slajdzie utworzyć kolejny labirynt. Czyli tak naprawdę możemy sobie tę grę, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy dzieci, które pracują w różnym tempie, stworzyć na różnych poziomach, czyli na przykład dzieci, które pracują wolniej, no, wykonają jeden labirynt, ale te, które pracują szybko i potem właśnie mają ten problem, że się budzą, mogą wykonać tych labiryntów więcej, tak? Albo w ogóle na kolejnych slajdach inne zadania, troszeczkę inne zagadki według własnego pomysłu. W tej chwili projekt wygląda w ten sposób, tak? Że po wciśnięciu zielonej flagi mój zając przechodzi hop, 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 przechodzi, 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 zjada marchewkę i najedzony przechodzi do na drugi, tak? I oczywiście na tym drugim slajdzie czeka na jego kot, czyli coś dla pani Eli. Pani Ela tu miała ochotę na kota, więc na kolejnym slajdzie czeka kot, który na przykład może tutaj powiedzieć, może coś powiedzieć, może powiedzieć na przykład brawo, tak? Albo może mieć tutaj właśnie jakiś slajd, który też coś tam się dzieje. Tu nawet możemy sobie wykorzystać ten sam labirynt, możemy sobie stworzyć zupełnie inny. To już zależy od nas. No, jestem ciekawa, czy paniom się udało stworzyć labirynty. Działacie, panie. Tak, a super. Też miałyście króliczki, czy jakieś inne sobie postacie powybierałyście? O, pani Beaty też działa. O, kota i płotek, super. O, pies i kość. No właśnie. Pamiętajmy, że jeżeli dzieciaki już będą potrafiły tworzyć własną grafikę, no to one mogą sobie tutaj dowolne zestawy spotkać, stworzyć, tak? Nawet jeżeli nie mają tych duszków, które chciałyby, no to właśnie mogą sobie po prostu te duszki dorysować.
Ja tutaj na koniec mam nadzieję, że uda mi się jeszcze połączyć z internetem. To pokażę Panią, jak z moimi dzieciakami właśnie robiłam pierwszy raz labirynt. Ja pokazałam im tylko na zasadzie właśnie, że przechodzi zajączek i zjada marchewkę, że pomysł jest taki oczywisty i że to tak wszystkie dzieci tak zrobią. A tutaj, i to był w ogóle pierwszy projekt robiony przez moich uczniów, więc tutaj pokażę, jak właśnie dzieciaki potrafią przerobić. Przerobić nasze pomysły. No, coś tutaj. Szaleństwo jakieś, przepraszam. Ktoś mi tu szaleje. Ajajajajajajaj. Jeszcze. O. No właśnie, to jest przykład na to, jaki potrafią zrobić z naszym pomysłem na projekt, tak? My mamy jakąś swoją wizję, a dzieciaki oczywiście przerobią ją i tak po swojemu. I to jest właśnie też fajne w tym wszystkim, że pozwalamy im kreować. Ha, no właśnie. Także też tutaj bardzo, bardzo zachęcam Panie, żeby właśnie pozwolić dzieciakom na tę samodzielność, nie trzymać się tego jednego ścisłego pomysłu. Myślę, że na tym projekcie już zakończymy. Ja mam jeszcze teraz godzinkę na to, żeby z Paniami tutaj posiedzieć. Jeżeli są do mnie jakieś pytania, jeżeli chciałyby Pani jeszcze nad czymś tutaj indywidualnie popracować, to bardzo proszę o informację. Ja tutaj jestem teraz już do Pań dyspozycji. Mam nadzieję, że projekty się podobały. Myślę, że nie były trudne jak na pierwsze zajęcia i spokojnie dadzą dzieciaki radę. Również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Stało, że nie pouciekałyście, bo tutaj jeszcze mam dla Pań linki. Gdyby Panie zechciały sobie tutaj zajrzeć, to można sobie jeszcze więcej o Scratchu Juniorze poczytać czy zaczerpnąć pomysły. No, oczywiście strona Mistrz Kodowania, na której znajdziecie Państwo mnóstwo inspiracji i pomysłów na zajęcia. Próbuję włączyć kamerę. O, ja żyję, jak widzicie, jestem cały czas, to nie tylko mój głos. Link do mojego tabletowego bloga, tam też parę pomysłów na sprawdzonych pomysłów na projekty, które zrealizowałam z dzieciakami. Scenariusze, gotowe artykuły. Także jest tego w internecie mnóstwo, także można naprawdę inspiracje czerpać. Jestem ciekawa, czy już wiedzą Panie, który projekt zrealizujecie jako pierwszy.
którego zaczniecie? No, z pierwszakami właśnie. Z pierwszakami fajne są te projekty na rysowanie, bo dodatkowo ćwiczenia ręki, te bloczki, które mogą być dla nich początkowo trudne do ogarnięcia, to zostawiamy sobie na troszeczkę później, a zaczynamy właśnie od takich czysto graficznych rzeczy. Także myślę, że pierwszaki spokojnie sobie poradzą. Ja zresztą z moimi klasistami zresztą 2 lata temu robiłam taką współpracę z zerówką, gdzie były 6-5-latki i moi uczniowie, przepraszam, wcielali się w rolę trenerów. Także każda dziewczyna czy chłopiec brali pod swoją opiekę trzech, czterech takich maluchów i spokojnie muszę z panią powiedzieć, że dawały radę nawet takie maluchy. Dziecięce. Szło rysowanie przy pomocy tej linii do rysowania, natomiast dużo gorzej było z tą linią trójkąt. Ciężko jest im zrozumieć, że nie rysujemy wtedy konkretnie, tak jak my, kwadrat czy koło na kartce, tylko z tym przeciąganiem. Ale to też jest do wyćwiczenia. No, mogą się panie cieszyć jeszcze swoimi dziećmi. Ja już się żegnam z moimi. Od września kolejne pierwszaki. A pracują panie w samej Częstochowie? Nie, chyba nie w samej Częstochowie, gdzieś pod Częstochową, prawda? To są małe miejscowości. No przecież Blachownia, już kojarzę. Kojarzę, kojarzę. A wody to zazdroszczę. Chociaż ja też mam blisko wodę, bo ja z kolei nad Odrą pracuję w szkole blisko Wrocławia, więc też trochę wody mamy. A, zajączki, czyli labirynt, tak? Nie, tak. O, szkoła, fajny projekt. Tak sobie jeszcze teraz na przykład wymyślimy, można jeszcze przerabiać te projekty. Na przykład tort urodzinowy można by zrobić ze świeczkami. I każda zmuchnięcie każdej świeczki to byłoby inne marzenie albo inne życzenie, prawda? Czyli w tym momencie tort to byłoby tło, te płomyczki na świecach to byłyby duszki. No i teraz po dotknięciu płomyczka świeczki, no wie ona zgaśnięta, i pojawia się jakieś marzenie do spełnienia albo życzenie do spełnienia. No tak. Tak mnie panie inspirujecie. No tak naprawdę właśnie na bazie takiego jednego pomysłu można później kombinować, prawda? W zależności od potrzeb. A jakie plany na resztę dnia macie, panie?
Rozumiem, że cały czas w tabletach będziecie robić wszystkie same projekty.